pewno chociaż raz w życiu byłeś na serwerze Pay to Win, gdzie mogłeś kupić najbardziej OP itemy lub nawet admina. Dzisiaj nie tylko będę wchodził na te serwery, ale również kupię na nich wszystkie rzeczy, które będą mogły doprowadzić do ich zniszczenia. To będzie naprawdę mocny film, więc oglądaj go do końca. Oraz zostaw lajka i zasubskrybuj ten kanał, bo trochę kasy dzisiaj wydam. A, no i oczywiście napiszcie swój nick w komentarzu, to rozdam wam 100 zł do ładowania na moim serwerze craft.pl. Wczoraj napisałem posta na karcie społeczności, gdzie zapytałem was o serwery pay to win. No i poinformowałem, że kupię na nich wszystko. A jeżeli wy nie chcecie, żeby takie rzeczy was ominęły, zasubskrybujcie ten kanał. Po prostu, zróbcie to z dzwonkiem. A ja dzięki temu będę mógł wejść na serwer, który podasz. Okej, lorek.pl, wisz do community managera, sprzedać ci wszystko. Muszę to sprawdzić. Więc od razu wszedłem na serwer. Dobra, jestem na tym niesamowitym serwerze. Są tu tylko dwa tryby, bez box, na którym nikt nie gra i Surio plus działki. I okej, od razu jest właściciel, co ciekawe. Szkoda, że tylko nikt tutaj nie gra. Cześć, co można kupić na tym serwerze? O, tu jest strona, dobra, to wejdźmy. lchc.pl nie działa niestety, więc to trochę ciekawe. Może spróbuję całe IP wpisać i też strona nie działa. Z tego co widzę, to nie da się tu za dużo rzeczy kupić. Mityczny klucz na przykład. Tylko problem jest taki, że tu nawet nie ma skrzynek do otwarcia kluczy. Serwer taki skam totalny. No nic, zawijam. Dobra, moi drodzy, wchodzimy na następny serwer. Okej, jest tutaj tryb survival, więc zarąbiście. I wcześniej już sprawdziłem, co można w skrzynkach dropnąć. I no jest to, no jest to pay to win. Okej, no protection 5, no set taki nie istnieje, sharpness 6, tu taki kilo. I to można dropnąć dosłownie tylko z tej skrzynki, więc mamy pierwszy serwer pay to win. Golem z eventem. Jakie słabe rzeczy. Więc wszedłem na stronę, a następnie wybrałem pakiet kluczy legendarnych, gdzie jeden był za 3 zł. Dobra, kupuję, moi drodzy, ich 30. Oj, trochę zbankrutuję dzisiaj, no przyznam szczerze. Moi drodzy, właśnie kupiłem te wszystkie klucze. Uwaga, jest, dostałem je, zarobiście, chociaż nie jest skamem ten serwer. Dobra, otwieramy, no i proszę bardzo, legendarny hełm od razu. Kopię minuta przegrana na serwerze i otwieramy. Aha, zombie villager. 3 zombie villagery, nie wierzę. Skrzynia mocnych talizmanów, nie wiem co to w ogóle znaczy. Ale no dobra, otworzę to, bo może coś dostanę ciekawego. Talizman siły, gdzie to muszę trzymać? Nie mam pojęcia, o co z tym chodzi, ale okej, trzymam to po prostu. Tylko jakiś mending, dajcie coś fajnego, kurde. Seta chcę, kopię 10 kluczy już otworzyłem. Duży worek pieniędzy dostęp. O, dostęp kasę. No, akurat fajnie. 5000 już mam. Dawaj coś więcej. No dawaj, dawaj seta, bo normalnie nie będę miał się z czym bić. O, dało mieć, fajnie. Ale my potrzebujemy pierścień zwierzaka. Nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi, ale otwieram, otwieram dalej. A, bo ja teraz stałem. Kurde, dostałem strasznie dużo ciekawych itemów, tak szczerze. Piąte jajko villagerów. Znowu dostaliśmy kasę, ale nie dostajemy w ogóle, dosłownie w ogóle tego, co bym chciał najbardziej. I wydaliśmy wszystkie klucze. Ja pierdzielę, ale dno totalne. Nie wiem, czy dzięki temu będę jakimś super graczem, przyznam szczerze. Dobra, mam tu szkieleta. Użyłem go i nie wiem, co się stało. Mam zombie villagery. Ja wierdzielę. No super, super. Nie rozumiem też, o co chodzi trochę z tymi talizmanami, ale okej, może to ogarnę zaraz. Dostaliśmy diamenty, więc super. Jakiś netherite. No mamy jakieś fajne przedmioty. Myślę, że mogę mieć trochę za mało tych itemów ogólnie, żeby pokazać swoją dominację, że teraz jestem mega szefem. Ale okej, jeszcze mam jakąś walutę. Ogólnie co za te pullcoiny, z tego co się dowiedziałem, bo aktualnie nie mogę nic kupić. Nic nie mogę, dosłownie nic. O dobra, ziomek się do mnie tepa, widzowie. Ziomek się do mnie tepa. Jestem ciekawy, czy rzeczywiście to przez to, że ja to kupiłem, to znaczy, że będę mega, mega szefem. Bije go, widzowie. Bije go i zobaczymy, czy rzeczywiście ten serwer. No kurde, zabiłem normalnie ziomka. Opłacało się. Heroiczny kilo. Zarąbiście, fajnie. Ale zgarnęliśmy itemy z ziomka. Masakra. Oddaj łuk. No nie oddam ci, niestety. Niestety ci oddam. Musisz mieć pieniądze, żeby coś zrobić, tak? Nic nie poradzę. Zacząłem się tepać do randomowych graczy. Jednak żaden nie chciał mnie zaakceptować. Nie miałem tutaj za dużo do roboty, więc po prostu musiałem zmienić serwer. Dobra, wchodzimy na następny serwer. Jest to box PvP. Okej. Okay. Zastanawiam się, co by tutaj w ogóle można było kupić. O kurde, skrzynia Halloween. No i tu są takie OP itemy totalnie. Jednak okazał się pewien problem. Bo gdy chciałem już zakupić klucze do jakiejkolwiek skrzyni, okazało się, że strona nie działa. Więc wszedłem na Discorda i sprawdziłem, czy da się tam coś kupić. Ej, bo tu można gadać normalnie z ludźmi. Czekajcie. Halo? Ej, słyszycie mnie? Gdzie jest tutaj ten sklep? Jakby strona nie ma serwera. Zęciak, nie ma zęciak. Czemu nie ma? Bo jesteśmy za biedni na to. Ale to nie mój serwer, wiesz, mordzia. No rozumiem. Ja ci mogę przydać itemy. Nie, chcę kupić od admina. Kurwa, jesteśmy w dupie, panie i panowie. Ty, ale jaja. Od razu mnie rozpoznał w ogóle, masakra. Do tego serwera możliwe, że jeszcze wrócimy. Ponieważ musiałem czekać, aż jakikolwiek admin mi napisze coś. Więc poszedłem szukać dalej. Długo nie musiałem czekać. I sam właściciel mi zaczął odpisywać. Siema, zęciak, wina, serem. Dobra. Co mogę kupić tu? Sklep za PSC. To chciałbym 50 kluczy samuraja. Ale można blikiem. No i git. Ja pierdzielę. Bo normalnie numer podają, czajcie to. Gdy robiłem przelew, na
nagle stało się to. Co jest? Czy ona mnie sprawdza? Czy on, czy nie wiem. Ja pierdzielę. Dobra, wbijam. Co wy chcecie ode mnie? Ja halo, pan, Zędziak, czy to ty? Ej, Zędziak, a przypadkiem na karcie społeczności ktoś ci nie napisał wbij na stare EU, serwer pay to win? Kolega mi podał serwer. Dobra, mogę ten, mogę już te klucze. Jesteś sprawdzany. O, w dupę, dobra, jednak czysty, masz czystego. Ej, a da się kupić na przykład banu dla jakiegoś gracza? Tak, oczywiście, że dla ciebie tak, dla ciebie tak. Ja bym chciał zbanować Pabylo. Pewnie. Już go banuję. Za ile? 15 zł. Dobra, wysyłam już blika. To pierdziany, nie ma co pieniędzmi robić. Daj mu te klucze. Ta, 50 kluczy mi widzicie. No, wisimy. Czekaj, już ci daję, już ci daję. Postanowiłem jeszcze bardziej poddymić i zbanować jednego gracza na serwerze, który wcześniej do mnie gadał. I dobra, wysyłam właśnie 15 zł. Dobra, wysyłam. Zobaczymy, czy dostanie bana ten gracz. Wysyłam 15, no. Na ile dni ten ban? No tak, jest 24 godziny. No, ej, dostałem. Dajesz mu bana? Już. Nie mogę. Ej, Pabylo zaraz zostanie bana. Dobra, widzowie, udało się ogarnąć nawet bana dla gracza, więc super. Który jest w ogóle youtuberem tego serwera. Otwieramy, widzowie, otwieramy, no co mam wam powiedzieć. Kość uderzeniowa, słabo. Amulet siły, ja pierdzielę, najlepszy przedmiot mi wypadł prawie. To jest akurat zarąbiste, co nam dało, tak szczerze. Dobra, no ten serwer też jest trochę, no to taka, zresztą każdy box jest pay to win. I to chyba każdy musi przyznać. No dobra, widzowie, otwieram, moi drodzy. Wszystkie klucze właśnie będę wykorzystywał. Ciekawe, co do ciekawego dostanę, tak w ogóle. Okej, wykorzystałem wszystkie klucze. No i mamy z tego cały set, więc super. Mamy no jeden z najlepszych mieczy na pewno na serwerze. Do tego mamy 31 milionów. Ja pierdzielę, nie, no wierzę, nie. Dobra, do tego kupię jeszcze litrę oczywiście. I no jesteśmy, widzowie, ustawieni, tak totalnie szczerze. Nie musimy już nic robić. Przeraża mnie to, jak wyglądają te serwery BoxFIFA. Jednak żeby sprawdzić, czy na pewno to cokolwiek mi dało, postanowiłem pójść się klepać i zobaczyć, jak będzie mi szło zabijanie graczy. Dobra, jestem na arenie. Okej, tu jest już pierwszy ziomek. Dobra, czekamy, widzowie, na jakiś gracz. Mamy tu jakiegoś gracza, mamy tu jakiegoś gracza. Dobra, leci. Dobra, będzie umierał. I nie umiera. O kurde. Zginąłem, nie wierzę. No dobra, ten serwer może nie być jednak pay to win. Chciałbym naprawdę o wiele lepszego seta niż ja i miecz. Właśnie wydałem 100 zł na bezużyteczne itemy, bo dalej nie byłem dobry. No nic, jednak to tak nie działa. Jednak my nie zwalniamy tempa, więc zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, bo lecimy na kolejne serwery. I muszę wam coś ważnego powiedzieć. Jak zobaczyłem ten serwer, to normalnie nie mogłem w to uwierzyć. Crafted.pl. I to jest chyba serwer w ogóle do Knessa. Wszedłem na niego, wszedłem na tryb survival SMP i gdy zobaczyłem sklep tego serwera, gdzie można kupić, wiadomo, klucze, rangi, ale mystery boxy, klucze do skrzyń pieniędzy, nawet expa i elytrę można tam kupić. To było naprawdę grube. I właśnie jestem na największym chyba serwerze pay to win, naprawdę. I tu są te wszystkie skrzynki. O kurde, patrzcie, jakie jeszcze to są itemy. Widzicie to? Ja pierdzielę, nie wierzę. Skrzynia pieniędzy, skrzynia epicka, odłamek wiedzy, tajny rynek. Co tu się odwala? Nie mogę w to uwierzyć. No to co? No chyba kupujemy tą, co nie? Ale ile w ogóle to kosztuje? 3 klucze, 30 zemdleje. 26 ziko za 3 klucze. Zemdleje. Jednak obiecałem, to kupię. No najprawdopodobniej zaraz zemdleje, ale to się nie liczy. No wydaję to stówkę, widzowie, kolejną. Więc chociaż zostaw lajka i zasubskrybuj ten kanał, błagam. Albo wbij na craft.pl. Moi drodzy, właśnie kupiłem 9 kluczy. One są wartości, no prawie stówki, nie? Nie wiem, to jest naprawdę mocno. Otwieram to po prostu. Po prostu otwieram i błagam, żeby dostać jakieś pay to win itemy. I okej, pay to win item, ale nie na tyle, jakbym chciał. Okej, no ma tylko unbreaking, nie jest źle. Miecz, daj miecz, craftedowy spawner, no nie, jakie gówno. Okej, dostaliśmy kawę anioła. I się zdaje, że to jest skam, jak nie wiem, nie. Bacona, nie no, ja tutaj nie będę. Ja to musiał 1000 zł wydać na tym serwerze. Kilo, też strasznie taki, kurde, nie wiem, z unbreakingiem. No dobra, jest taki, wiecie. Okej, craftedowe buty, zarąbiste. To jest akurat pay to win mega. Miecz, daj miecz, nie chcę tego. Ja tylko miecz potrzebuję, resztę sobie poradzę. Plata, o, no wygląda to słabo. O nie, no dobra, bania lepsza. Czy się na tym mega wzbogaciliśmy? No nie bardzo. Dobra, kupię jeszcze jedne, dobra. Nie no, Doknes tutaj normalnie ten, nie, zarabia na mnie totalne grupę siano. Dobra, daj po prostu miecz. Tak, dał miecz, jest, zajebiście. Shuffles 6 miecz, rozumiesz? Dobra, to najlepszy drop, jaki mógłby nam akurat dać. O, jeszcze spodnie, akurat nie miałem, więc fajnie. No i jeszcze jakieś koksiki, stary, jesteśmy w domu, nie? Aj, znowu to dała. Wszyscy się rzucili w ogóle na mnie. Proszę, daj coś i tak dalej. Bo chcę klucze TPA. Zobaczmy, czy kogoś zabije. Patrzcie, tepają się do mnie. Oj, zwykły Steve'ek bez itemów. Ale biedny ziomek. No niestety, stary, mam miecz Shuffles 6. No nie dasz rady mi niestety nic zrobić. Okej, znowu się tepa do mnie jakiś gracz. Ej, co jest ciekawe, ludzie tutaj nie tracą itemów w ogóle.
No nie, no ten serwer akurat jest tak pay to win, że to jest masakra. Jest największy serwer pay to win, obiecuję. Teraz jakiś kurczak się do mnie tepa. Ale do mnie się ludzi tepa, ja pierdzielę. O kurde, dobra, jedziemy z jakimiś itemami. Jest git, widzowie. Nie wiem, co tu się może wydarzyć, ale może być grubo. Jestem ciekawy, czy on ma lepsze itemy niż ja. Dobra, zjedzmy sobie. Dobra, zbiłem mu tarczę. Zginął, zabiłem go, ale w ogóle z nich itemy nie lecą, o co tu chodzi? Co jest? Ja kurde, nie wierzę, dostałem bana na tym serwerze na 3 dni? Za to, że zabijam graczy? Nie, no nie wierzę. Ja nie rozumiem, co chodzi, Survival SMP, co to znaczy? Co to znaczy Survival SMP? Byłem na trybie Survival SMP. Dostałem bana na tym serwerze? No kurde. Nie wierzę, ja chyba czegoś nie rozumiem. To było naprawdę grube. Dostałem bana dosłownie, moim zdaniem za nic, bo na każdym serwerze tak się robi, więc nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, o co biega, bo ja nie mam pojęcia. O Boże, jestem na serwerze Aternos. Dobra, jestem ciekawy, czy tutaj coś naprawdę można kupić, nie? Można tu coś kupić? No tutaj to będziemy mógł kupić nawet z admina, nie? Czy mogę tu kupić admina? Proszę, powiedzcie, że tak. Ze skrzyni pewnie. Ze skrzyni? Okej. Okay. Lecą ciekawe itemy, takie jakby randomowe, tu nic nie ma. Czy mam cały czas login na ekranie? Dobra, ten serwer to jest jakiś... Totalne dno z tego, co widzę. Da się tu kupić jakieś rangi? Nikt mi nie odpisuje, trochę szkoda. Od psikusa. A gdzie jest psikus? Nie, no nie mogę. Nie, DC to psikus. No dobra, to napisz. Jest napisałem do niego na Discordzie ciekawą wiadomość. No dowiedzmy się, czy da się tu kupić jakieś rangi, czy nie. Jakiegoś moderatora, czy coś. Dam dużo kasy. Przekupstwo, widzowie. Odpisał, że git! To nie! Za ile op? No ja to muszę zrobić. 100 zł. Można blikiem? PSC tylko. No dobra, niech będzie. Okej, okay, zaraz wyślę kod. Widzowie, następne 100 zł idzie się walić. Wspierajcie mój kanał, zostawcie lajka, błagam. Właśnie znowu tracę pieniądze. Niesamowite. Widzowie, wysyłam mu kod. Sprawdźcie, czy działa, bo może działa, to może wy sobie zużyjecie. No i go skamujemy. Czekam na rangę, mam nick Zenti. No i git. Teraz wystarczyło czekać tylko na rangę, a następnie zniszczyć cały ten serwer. Uwaga, czekam na niesamowitą rangę admin. No chyba jeszcze nie wie, co się wydarzy. Dobra, Zenti, daję ci opa, git. No nie, no ja muszę zniszczyć ten serwer. Jest takie straszne, nie? Co nie, nie robię tak. Serio, nie wiem, co tu chodzi. Nie dostałem opa. Ej, dostałem. Nie mam do niczego permisji. Aha, zajebiście. Nie gadaj, że on mnie jeszcze skamował. GM1. Zenti, kupiłeś całą rangę, bez opa. Ja pierdolę. Ziomek mnie skamował na stówę, czajcie? Co ty gadasz? Chciałem opa. Z permisjami. To już za późno. Chodź DC. Nie, ej, wkurwiłem się. Nie sprzedajemy takich rzeczy. Ja do niego dzwonię. Dawaj, stary ten. Hopie. Hopie, kasę dawaj, albo opa. Bajer, cicho, dobra, ci dam, tylko zadzwonię do. Co, co ty gadasz? Okej, zadzwonię do piesaczki. No to ty, opie, dawaj mi opa od razu. Kupiłem dobra, u ciebie. Skamujesz tutaj ludzi. Od razu czekam na opa, w tym momencie. Dobra, czekaj. Nie, no masakra. Kurw się. Tak, totalnie szczerze, nie? Ej, no ziomek, który ma mnie zaskoczył na stówkę. Niszczę ten serwer totalnie. Od razu go niszczę. Naprawdę. Napisał mi, że za minutę mi da opa. Nie wierzę. Jakiś piesek, stary, właściciel piesek, rozumiesz? Ziomek normalnie się utożsamia się z psem. Nie, no ja zwariuję. Zwariuję po prostu, zwariuję. To czekam. Po tym, co tu się odwaliło, byłem naprawdę wkurzony. I z góry wiedziałem, co muszę zrobić. Nie dość, że na tym serwerze da się kupić admina, to jeszcze chcieli mnie oskamować. Więc musiałem tutaj wykonać egzekucję serwerową. Ale nie zniszczysz, no nie zniszczę, wiadomo. Dobra, masz opa. No nie mam. Nie, on jest idiotą. Nie wydam rady, normalnie zarabię powali. To są debile, to są idioci. Nie wierzę, wyłączyli serwer. Ja się popłaczę. I co teraz? Wyłączyli serwer, rozumiesz to? Rozumiesz to, czy nie rozumiesz tego? Jakiś haker wbił. Co on mi pisze, że to jest taki skamer? Co on pisze? Wejdź tu. Nie, no nie wytrzymam. No rozniesie mnie dzisiaj. Haker wbił i wyłączył serwer. No no nie, no nie. Ty jesteś debilem, czy udajesz? Tak totalnie szczerze. Chłopie, nie jesteś pierwszą osobą oskamowaną. Czyli ty jesteś skamerem, ta? Czy jesteś skamerem? To złotych poleciało ze serwa. Zarobione. Aha, okej, okay, zajebiście. O, czyli... Aha, no to niesamowity serwer. To jest niesamowite. 1000 zł wleciało z serwer. Podaję tego ziomka, tego Discorda, nie? Widzowie, tu macie jego Discorda, nie wiem, co to jest za ziomek. Weźcie mu coś zróbcie, nie? Znaczy, nie namawiam, ale możecie mu napisać jakąś wiadomość. Albo nie wiem, żebyście wiedzieli, żeby ludzie wiedzieli po prostu, że ten ziomek to jest totalny skamer i debil. Masakra, nie? Jednak my nie możemy sobie psuć humoru. I musimy lecieć dalej, żeby ten film dalej trwał. Oraz, żeby tych serwerów było coraz mniej. Okej, okay, jestem na następnym serwerze, na którym... Ranga Idol, podobno jest ranga Idol, która ma dostęp do komendy ukośnik kick. Rozumiecie to? Gdzie można kupić jakąś rangę? Podobno ranga Idol ma ukośnik kick. No jestem ciekawy, nie? Ty, przecież tu wszystko można niszczyć w spawnie. Przecież ja tu mogę niszczyć normalnie serwer. No tu raczej na pewno nic nie kupię. Nie, nie, nie mogę, nie mogę. Jakiś admin jest randomowy, nie niszcz. Dajcie Zenti ban. Czemu? Dostałem armatę mocy i zabijam sam chyba. Ja nie mogę, jakiś bob budowniczy mnie bije i grozi mi banem, nie mogę. Moi drodzy, tym smutnym akcentem muszę zakończyć ten film. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, wbijajcie na CraftCube'a oraz na cloudly.gg. I to tyle. Trzymajcie się, cześć, kocham was.